achieved. Siemka wszystkim z tej strony Arkware, a to jest gra Dungeon Siege 2. Zaczniemy od stworzenia postaci, później opowiem wam troszkę o tej grze. A teraz po stworzeniu postaci przejdziemy do krótkiego wstępu. All this was forgotten for centuries. The magic that was scattered on the plain of tears was fractured under the world, waiting with its predictable power. Until a young prince named Valdis followed powerful visions to the mountain fortress called Zaramoth's Horns. The dark wizards mastered the magic and granted Valdis access to the lost sword of Zaramoth, the very instrument that ended the First Age. In that instant, the Second Age fell under the sword's ominous shadow. Widzicie tą skrzynię tutaj? Tak, właśnie nią lecimy. Wylądujemy na pewnej wyspie. Jako najemnicy Valdisa, tego złego typa wielkiego, którego widzieliście wcześniej w filmiku. Niestety to losy potoczą się inaczej. Valdis zamiast zapłacić nam pieniądze, zdradzi nas. To zobaczycie później. Nie będę więcej szczegółów zdradzał oczywiście. O, właśnie wylądowaliśmy. Na początku gramy dwoma postaciami, tą, którą zrobiliśmy i oczywiście przyjacielem, kompanem naszego głównego bohatera, Darwinem. More worthless mercs! You're late! You're near to the front immediately! Check in with Martin Lieutenant Jarrand at the tower! Now get moving! I've had a bad feeling about this ever since we left Armanlu. There's something... I don't trust these Mordor. Okej, więc wrócimy się na początku tutaj. Tu, o. Tworzymy tą skrzynię. Jest, są itemki. Póki co, no... Z tego, co pamiętam, bo już grałem w tą grę, one się nie przydadzą nam za bardzo, więc tutaj akurat nie musiałbym tego zbierać, no ale pokażę wam. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy najemnikami Valdisa. Musimy wypełnić dla niego jakieś zadanie czy coś. Póki co mamy jakieś szkolenia, tak? Choćby dla rekrutów. Więc tutaj już przewinąłem trochę, bo to byłoby bez sensu. Tutaj z tego co pamiętam, chyba będziemy mieli pierwsze spotkanie z wrogiem, tak? I lecimy. Gra jest ogólnie kolorystyczna i dynamiczna. Uwielbiam właśnie walki tutaj w tej grze. Jeśli chodzi o kontrolę naszej drużyny, mamy dwa typy. Naśladowanie, czyli nasza drużyna naśladuje tą postać, którą aktualnie gramy, czyli tą, no teraz to Arkuelem, tak? I walcz swobodnie, czyli wszyscy walczą tak jak chcą, po prostu atakują najbliższego przeciwnika lub tego, którego najłatwiej im będzie zabić, tak? Jeśli chodzi o umiejętności dodatkowe postaci, które możemy sobie ulepszać jakby lub dodawać przy zyskanych poziomach, jest to naprawdę bardzo rozbudowane, co daje tak wielki plus tej grze, że to jest masakra. Każda klasa dzieli się na podklasy. Jeśli wybrałem maga, to mam trzy podklasy. Mag, który walczy piorunami, płomieniami bądź lodem. Lodem, co prawda mój mag będzie czarował wolno, lecz także będzie spowalniał wrogów i będzie zadawał dużo obrażenia, więc dlatego go wybrałem. I have that traitorous fiend in my sights. I could, but why does my heart stay my hand?
perhaps there is more at play here than I can tell for the moment. There's something about this one. Did you see that elf? I recognized him. It was Amrin. Jeśli chodzi o questy, jest ich naprawdę ogromna masa. Zadań pobocznych jest bardzo dużo. Dobrze można spędzić ten czas przy tej grze. Teraz akurat będziemy kończyć ten odcinek. Zakończymy go filmikiem, w którym Valdis nas zdradza. W kolejnym odcinku natomiast pokażę wam, gdzie wylądowaliśmy, co się z nami stało i gdzie jest nasz przyjaciel. Pozdrawiam, do usłyszenia. Congratulations, Voldis. We have completed our task. When can we expect our pay? Look out!